Cześć, Julen Lopetegui objął Wolverhampton, no i muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Moim zdaniem jest to trener, który od dłuższego czasu powinien był spróbować Premier League i bardzo dobrze, że 56-letni szkoleniowiec w końcu trafia na największe salony piłkarskie świata, czyli właśnie do Ligi Angielskiej. Wolverhampton to jest zespół, który obejmuje Julen Lopetegui i teraz pytanie, jakim zespołem są Wilki, o tym sobie porozmawiamy, o ich kłopotach, bo jest to aktualnie miejsce 18 w tabeli, ale też o tym zwyczajnie, jakim trenerem jest Lopetegui i jak on wpłynie na Wolverhampton. Zatem zapraszam oczywiście do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę oraz komentarza, a nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Dlaczego Wilki sięgają właśnie po Julena Lopetegiego, czyli byłego trenera Sevilli? Tak jak mówiłem we wstępie, Julen Lopetegui moim zdaniem jest trenerem, który bardzo dobrze wpasuje się w filozofię gry w Premier League. Dlaczego tak mówię? Patrząc sobie na jego Sevillę. Na Sevillę, która na 4 ostatnie sezony 3 razy znajdowała się w top 4. Patrząc na Sevillę, która jeszcze w połowie poprzedniego sezonu była najlepszą ekipą La Liga obok Realu Madryt. Jak najbardziej można było dostrzec pewne elementy gry, które stanowią o tym, że właśnie można wysłać taką tezę, iż Sevilla zwyczajnie mogłaby grać na spokojnie w Premier League i że była najbardziej Premier League'owym, jeśli można tak powiedzieć, zespołem w całej La Liga. La Liga wiemy, z czym nam się kojarzy. Futbol dużo bardziej ekwilibrystyczny, dużo wolniejszy od tego, który jest prezentowany na Wyspach, mniej bazujący na fazach przejściowych. Z kolei Sevilla wręcz przeciwnie. Drużyna bardzo kompaktowo broniąca, bardzo agresywna, wiedząca kiedy, co ma robić, świetnie zorganizowana bez piłki, jak i z nią, no ale jeśli już ta piłka faktycznie była, to 7-8 podań to był maks, jeśli chodzi o takie szybkie wyprowadzenie ataku, bo jeśli byłoby ich więcej, zwyczajnie kibice zaczęliby gdzieś gwizdać, zaczęliby się niecierpliwić na trybunach Ramon Sanchez Pizjuan. Oczywiście jest to dużo rzeczy uproszczonych w tym, co teraz mówię, aczkolwiek wciąż Sevilla jak najbardziej mogłaby sobie poradzić w Premier League, co zresztą było widać w takim prime Sevilli Julena Lopetegiego, który przypadł prawdopodobnie na to pandemiczne lato 2020, gdzie Sevilla właśnie z Lopetegim za kierownicą sięgnęła po Ligę Europy, pokonując na przykład Inter w finale tamtych rozgrywek Ligi Europy. Także, o ile się nie mylę, takie drużyny jak właśnie Wolverhampton uległy Sevilli, zatem można powiedzieć, że jest to trener, który jest doskonale znany szefom Wolverhampton, zresztą ogólnie pan Shin, czyli właśnie właściciel Wolves, od początku potwierdził, że to Julen Lopetegui był tym celem numer jeden. Zresztą miesiąc temu, kiedy zwalniano Bruno Larza, planowałem właśnie nagrać odcinek o Wolverhampton, ale uznałem, że zrobię to, kiedy będzie nowy trener już oficjalnie obwieszczony. Spodziewałem się, że będzie to nieco szybsze. Mimo wszystko trzeba było czekać miesiąc ze względu na to, że Julen Lopetegui na początku odrzucił pierwszą ofertę, gdyż miał problemy rodzinne, które trzymały go jeszcze w Hiszpanii. W tym momencie wszystko jest już wyjaśnione, no i obejmie on zespół 14 listopada, czyli w ten poniedziałek po następnej i ostatniej przedmundialowej kolejce Premier League. Zatem będzie on miał miesiąc na rozstrzygnięcie tego, jakie są kłopoty Wolverhampton i na to, żeby znaleźć potencjalne rozwiązania, a tych kłopotów naprawdę jest całkiem sporo. 18 miejsce w Premier League to jest aktualny dorobek Wolverhampton. Poniżej jest między innymi Nottingham Forest, który jest absolutnie najgorszym zespołem w Premier League, ale nawet Nottingham ma więcej bramek od Wolverhampton. Tylko 8 strzelonych goli przez były zespół Bruno Larza. No i w tym momencie wydaje się, że ten balans jest zaburzony. Nie do końca wiadomo, co ma kto robić w Wolverhampton i wydaje mi się, że sam klub nieco się pogubił. Po tych kilku bardzo dobrych latach na starcie przygody z Premier League dopadła Wolverhampton taka stagnacja. Nie do końca właśnie wiadomo, co trzeba było zrobić po odejściu Nuno Espirito Santo. I nawet jeśli w poprzednim sezonie to wyglądało w pewnych momentach bardzo dobrze, kiedy Wolverhampton walczyło do kwietnia de facto o Ligę Mistrzów czy też o Puchary, w pewnym momencie coś się zacięło przede wszystkim w ofensywie, no i tutaj dostrzegałbym się pewnych problemów. Julen Lopetegui to jest trener, który choćby w latach 90. jeszcze jako zawodnik grał w Barcelonie u Johana Cruyffa i tutaj to jest też taki element, który powinien być bardzo atrakcyjny dla kibiców Wolverhampton, bo jest to trener, który promuje ofensywny styl gry, który te najważniejsze pryncypia swoich zespołów stawia właśnie bazując na filozofii Johana Cruyffa, a przynajmniej takie można było znaleźć informacje w dokładniejszych analizach opisujących sylwetkę tego trenera, jakim jest Julen Lopetegui. Oczywiście jest jeden taki czarny moment jego kariery, no i jest to oczywiście przygoda z Realem Madryt trwająca 4 miesiące. Został on wyrzucony po tej porażce z El Clasico z Barceloną 1-5 w październiku 2018 roku, ale wtedy też
ponieważ Real był rozbity po odejściu Cristiano Ronaldo, ale w każdym innym momencie swojej przygody z ławką trenerską Julen Lopetegui udowadniał, że jest w stanie wyciągnąć zespół z poziomu A na poziom B, który oczywiście był poziomem wyższym, poziom wyżej, można powiedzieć, zostawiał zespół za każdym razem, gdy przychodził tylko na ławkę trenerską do jakiegokolwiek innego klubu. Doskonałym przykładem może być Porto, gdzie choćby dał on szansę debiutu komuś takiemu jak Ruben Neves. Ruben Neves po ostatnim meczu Wolverhampton został nawet spytany o Juliana Lopetegiego, no i powiedział, że ma 100% pewność, że jest to świetny szkoleniowiec, bo nikt wtedy w Portugalii nie dawał szansy debiutu tak młodym piłkarzom jak właśnie Neves, a w tym momencie będą mogli się obaj panowie ze sobą spotkać. No i będzie ważne, żeby właśnie wykorzystać takie atuty zespołu Wolverhampton, jak na przykład Neves, żeby zwyczajnie poniekąd ta gra ofensywna wyglądała dużo, dużo lepiej. Kto może być beneficjentem zmiany trenera w Wolverhampton? Na przykład skrzydłowi, bo tutaj jak najbardziej ten dorobek Wolves jest wręcz fantastyczny, Gonçalo Guedes, czy na przykład ktoś taki jak Pedro Neto. Jestem wielkim fanem tego piłkarza, który swoją drogą przed zerwaniem więzadeł krzyżowym moim zdaniem nadawał się do na przykład Liverpoolu i tutaj też to będzie wyzwanie dla Juliana Lopetegiego, żeby odbudować Pedro Neto, no ale też Adama Traore naprawdę można wybierać i wybierać, jeśli chodzi o skrzydłowych Wolverhampton. To jest zresztą, patrząc na piłkarzy ofensywnych, jest tam Daniel Podence, jest Raul Jimenez, który co prawda po kontuzji czaszki nie jest już tak dobrym i tak efektywnym piłkarzem jak wcześniej, natomiast wciąż jest zawodnikiem, który bądź co bądź umie grać w piłkę, jest jego koszta, więc tam z przodu jest w kim wybierać. Natomiast mimo wszystko w tych skrzydłowych upatrywałbym się głównego zagrożenia i głównych beneficjentów tego, że to właśnie Julen Lopetegui został nowym trenerem Wolverhampton. Bardzo często Lopetegui bazuje na takim mechanizmie, że ten napastnik cofa się jednak mimo wszystko nieco niżej, a skrzydłowi bardzo dynamicznie ścinają do środka, co może być poniekąd użyteczne w tym systemie gry Wolverhampton, który widzieliśmy dotychczas. Raul Jimenez jak najbardziej może być taką fałszywą dziewiątką, zresztą już w taką rolę wcielił się choćby rok temu za kadencji Bruno Lage'a na jesień. No a Pedro Neto, czy Adama Traore, czy właśnie Daniel Podence, Gonçalo Guedes, to są zawodnicy, którzy mogą być takimi bocznymi napastnikami, a niekoniecznie skrzydłowymi przy odpowiednim wykorzystaniu wahadłowych, czyli Nelsona, Semedo oraz Johnego. Jak najbardziej może się to udać. Warto też zaznaczyć, że z Johnem na przykład Julen Lopetegui mógł pracować, kiedy jeszcze był w reprezentacji Hiszpanii U19, wtedy selekcjoner tej kadry to był właśnie Julen Lopetegui i także osiągnął z nią niemały sukces, wyciągnął ją tak naprawdę z takich niezbyt przyjemnych czasów do jak najbardziej takich arkadyjnych wręcz momentów, więc jest to trener, który tak jak mówię, czy w reprezentacji Hiszpanii Młodzieżowej, czy w Porto, oczywiście później wyłączając ten okres Realu Madryt, ale nawet w reprezentacji Hiszpanii i przede wszystkim w Sewilli, za każdym razem wyciągał zespół z jakiegoś niższego miejsca, wciągając go gdzieś wyżej. Problem jest tylko taki, że za każdym razem były te zespoły, kolokwialnie mówiąc, uchodzące za faworytów. To znaczy Porto to jest jednak mimo wszystko jeden z lepszych zespołów Ligi Portugalskiej. Real Madryt podobnie. Sevilla to też jest zespół, który oczywiście czasem jest najlepszym zespołem, nie wiem, w top 7 La Liga, czasem jest tym czwartym najlepszym zespołem w lidze hiszpańskiej, niekiedy jest drugą siłą, tak jak to choćby miało miejsce rok temu, więc tak naprawdę ciężko jest zbadać w 100% ten potencjał Sevilli, aczkolwiek wciąż jest to zespół, który w większości spotkań uchodzi za faworyta. Czy takim zespołem jest w tym momencie Wolverhampton? Śmiem twierdzić, że nie. Aktualnie Wilki są, tak jak mówiłem, na 18 miejscu w tabeli i nawet jeśli ta gra ofensywna nie wygląda jakoś bardzo, ale to bardzo źle, no to przede wszystkim skuteczność to jest coś, co zawodzi i nad tym będzie musiał się skupić przede wszystkim Julen Lopetegui, bo też Wilki nie są zwyczajnie godne tego, żeby spaść do Championship. Wydaje mi się, że tutaj Julen Lopetegui stanie przed takim wyzwaniem, przed którym jeszcze nie stawał i gdyby tylko chwilkę poczekał, no to pewnie sięgnąłby po niego jakiś inny klub, ale też moim zdaniem zatrudnienie kogoś takiego jak Julen Lopetegui podkreśla tylko to, jakie aspiracje ma Wolverhampton, bo jest to trener z takiej półki premium, zresztą też ekspert od piłki hiszpańskiej w Sky Sports powiedział, że gdybym miał wymienić top 3 hiszpańskich trenerów, no to nie byłoby tam Luisa Enrique, tylko byłby tam przede wszystkim Pep Guardiola, co jest dosyć jasne, ale poza nim Unai Emery i właśnie Julen Lopetegui, bo każdy z tych szkoleniowców potrafi wciągnąć piłkarzy na nowy poziom w swojej karierze, tak jak choćby zrobił to z wieloma zawodnikami, tak jak na przykład z Rubenem Nevesem w Porto Julen Lopetegui i teraz będzie stał przed podobnym wyzwaniem były trener Sevilli w Wolverhampton, zatem też uważam, że tutaj jest podkreślenie takich aspiracji Wilków, które chcą mimo wszystko prędzej czy później wrócić do walki
o europejskie puchary i żeby zwyczajnie tam występować, to grono zespołów właśnie walczących o to miejsce siódme, szóste jest w tym momencie pokaźne. Newcastle, który jest w momencie, gdy nagrałem ten film, trzecie. West Ham, który też ma problemy z Davidem Moyesem, choćby Aston Villa, no i dołącza do tego grona Wolverhampton, które zwyczajnie w tym momencie musi zacząć gonić punkty. Unai Emery oczywiście wygrał swój pierwszy mecz w roli trenera Aston Villa. Julen Lopetegui pierwszy mecz w roli trenera Wolverhampton rozegra dopiero po mundialu, zatem będzie mieć naprawdę dużo czasu, żeby zapoznać się z piłkarzami, wymyślić jakieś ciekawe schematy, no i wtedy będziemy mogli oglądać jak najbardziej ekscytujący futbol, bo Julen Lopetegui to jest naprawdę gwarancja tego, że ten zespół będzie co najmniej solidny. I tego życzę sobie i wszystkim kibicom Wolverhampton oraz Wam, fanom Premier League. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Trzymajcie kciuki za Wolverhampton. No i mam nadzieję, że jeszcze zajrzycie tutaj na mnie, na mój kanał oczywiście i do moich filmów. Zachęcam do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę oraz napisania mi w komentarzu, co Wy myślicie o zatrudnieniu Julena Lopetegiego na stanowisku trenera Wolverhampton. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!